drogie, szanowne, ukochane pochwiczanki. Dawno do was nie mówiłem i mam taką ogromną chęć powiedzieć wam coś nowego, coś budującego. Dać wam jakiś taki przykład, przykład, który was uniesie na skrzydłach ku lepszej przyszłości, który wam pozwoli wypłynąć na szerokie wody, takie szerokie, jak w basenie. Jak idziesz się kąpać i zima, śnieg pada, mróz za oknem, dzieci bałwany lepią, a ty idziesz na pływalnię, na basen, idziesz w kożuchu, opatulona, w czapce, idziesz popływać. No bo wody się nie boisz przecież, prawda? No dobra, wiem, że się boisz, ale wyobraź sobie, że się boisz wody, ale na tyle, żeby wejść do tej wody, bo ci zimno. Bo ci trochę zimno. I wpadasz wtedy na genialny pomysł, że wejdziesz do basenu w kożuchu. W kożuchu, wejdziesz do basenu w kożuchu i będzie ci ciepło, no bo ta woda w tym basenie nie jest wystarczająco ciepła zazwyczaj, prawda? Wchodzi człowiek i marznie, chyba że się bardzo rusza. Ale jak się bardzo rusza, to bardzo płynie do przodu. A jak człowiek płynie do przodu, to osiąga coś nowego, nie? I dlatego, drogie pochwiczanki, tak mi się skojarzyło, jak byłem ostatnio na basenie, że pochwica to jest tak jakby pływać w basenie w kożuchu. Tak jakby na wszelki wypadek nie zdjąć kożucha, żeby było cieplej. Wiecie, jaki jest efekt? Efekt jest taki, że się ruszać nie można. Że ten kożuch krępuje ruchy. Że ten kożuch uniemożliwia pływanie. I podobnie, drogie pochwiczanki, położono mnie, jak ten kożuch zachowuje się wasza psychika. To znaczy, ten kożuch jest tak, jakby tym kożuchem dla was był wasz lęk, wasze poglądy na temat seksu. Jak długo nie zdejmiecie tych poglądów na temat seksu, tak długo nici spływania. I moja propozycja jest taka, przebierz się w coś innego do pływania. Po prostu weź sobie jakiekolwiek inne poglądy. Moja propozycja jest taka, że najlepiej się pływa w kolorowym kostiumie kąpielowym. Ten kostium kąpielowy powinien być kolorowy i wesoły. Kobiety nie powinny nosić kostiumów czarnych, ponieważ to nie podkreśla sylwetki. Kolorowe kostiumy są najlepsze do pływania. I moja osobista rada. Podobnie jest z pochwicą. Nabierz takich kolorowych przekonań na temat seksu. Ten seks może być radosny. Życzę ci dużo światła. Dużo radosnego światła na basenie, w życiu, a szczególnie razem z twoim partnerem. Może być w łóżku, może być na łące, może być na sianie. A w każdym razie na jutro, na dzisiejszą noc i na jutro. Dobrej zabawy, niezależnie w co się będziecie bawić, ale bawcie się.